Co będzie przyrządzane z tej kapusty? No, na surowo zjedzona. Na surowo zjedzona? A ogólnie przyrządza Pani jakieś potrawy z kapusty? No, kapustę z grzybami. A kto kisi u Państwa kapustę? Nikt nie kisi. Kupujecie już gotową taką? Tak. A jak przyprawiacie? I sama jem. Kapusta jakie ma wartości odżywcze? No, przede wszystkim witaminę C, jak każda kiszonka. A jakim sposobem Pani kisi? Ubijacie? No, trzeba ubijać, ale to pałką. Nie nogami jak kiedyś, bo to już nie te czasy. A jak Pani przyprawia kapustę i co Pani z niej przyrządza? Ja tylko na surówkę. Bigos od czasu do czasu, to już nie te lata, żeby za dużo jeść bigosu, ale surówka jest wskazana nawet dla wszystkich. Czy dla starszych, czy dla młodszych, to polecam. A czy słyszała Pani o takim przesądzie, że po 1 listopada już się tak, nie... Tak, słyszałam, dlatego już kupiłam. Pani Stefanio, w jaki sposób kisi Pani kapustę? Normalnie, solę i ubijam i kiszę. Nogami? Nie. Pięścią, nogami można, ale mam taką małą beczkę, że nie wejdę nogami. I co później z tej kapustki jest przyrządzone? O, wszystko, surówka, kapuśniaczek, bigos. A doprawiane czym? A solą, liście laurowym. Typuje toś czy nie? No i do kiszenia to raczej nic więcej. Sól tylko i... Ile czasu potrzeba, żeby taka kapustka się dobrze ukisiła? Miesiąc chociaż, 4 tygodnie. A czy po 1 listopada słyszała Pani o takim przesądzie, że już nie powinno się kisić? Nie no, do wszystkich świętych trzeba zakisić. Dużo ludzi kupuje kapustę? No raczej tak. Teraz akurat jest sezon, to kupują teraz, nie? I no dobry towar jest, to mówi Pani, to biorą ode mnie, bo tu często jestem, a się często non stop staję z tą kapustką, także no nie odmawiają, nie? Dobrze. Czy sprawdza się ten stary przesąd, że przed 1 listopada jest większy ten ruch? Raczej teraz już nie, bo to już starsi ludzie tylko tak mówili takie rzeczy, ale to raczej nie. Ja to kiszę, jak ja kiszę, to i przed, i po, i zimą. I to nie ma wpływu na to, nie? To tylko takie starsi ludzie tak mówili, że o, trzeba zakisić już przed, bo wiadomo, nie, już nie chcę tam mówić, nie? A w jaki sposób Pan kisi kapustę? Nie, normalnie, tradycyjnie. Ubijacie? No rzeczywiście, ale nie nogami. Stópkami? Nie, normalnie. Mam taki ubijak specjalny do ubijania, także... Ile trzeba, żeby taka kapusta porządnie się zakisiła? No 2 tygodnie, do 2 tygodni. A co z kapustki robicie? A co robimy? No wszystko, no bigos, kurczę, kapuśniaczek się gotuje, no i suróweczka. Także... Jakie przyprawy lubi kapusta? No sól. Sól, podstawa. Postawa sól na ogół do kiszenia, nie oczywiście, nie? Ale tak na suróweczkę, no to śmietanka, czy tam cukier, tam marchewka, to jabłuszko, do tych rzeczy. A wartości, witaminy? No bardzo dobre, no witamina C, nie? Podstawa, nie? Taka naturalna, tak? Widzę, że kapustka jest kupiona. Tak. Będzie Pani kisić, rozumiem? Będę. A co będzie z tej kapustki? A wszystko, co się da, i surówka, i tam mało jest to tak tylko dla siebie, na takie na surówki. Czyli na bigos nie starczy? No nie, chcę mi się na bigos, to pójdę i kupię gotowy. A jak już Pani kisiła kiedyś na bigos, to taką tradycyjną metodą, ubijane czy nie? Ubijane. Stopami? A nie, no stopami, nie, no tłuczkiem. Czy u Pani w domu też sprawdza się ten przesąd, że kupuje się kapustę i kisi przede wszystkim, przed wszystkimi świętymi, czy nie? Znaczy tak mama zawsze mówiła, że należy do wszystkich świętych zakisić i ja też tak robię. Czyli według tego starego przesądu? Tak, tak. Ale siostra moja kisi później i to nie ma znaczenia. Kapustka kupiona, co będzie przyrządzone? Przyrządzone, ona pójdzie na kiszenie, bo to jest przygotowana do kiszenia. A w jaki sposób Państwo kisicie tą tradycyjną, starą metodą? Oczywiście. 10 kg, 20 dekł soli kamiennej. No i oczywiście marchewka, kminek, ziele angielskie, liść laurowy. No i to wszystko. Państwo ubijacie? No tak, oczywiście w kamiennym garnku ubijamy, a później przekładamy jakusi sok, odlewamy sok i przekładamy do słoików 0,9. No i po prostu ona już może być aż do wiosny. U Państwa też obowiązuje ten staropolski przesąd, że powinno się kisić kapustę przed wszystkim. No, słyszeliśmy ostatnio właśnie o tym i przestrzegamy tego i coś w tym jest. Nie wiemy, jak to działa, ale coś w tym jest, że po 1 listopada ona już ma małe szanse na przetrwanie do wiosny. A wartości? Jakie wartości? A wartości, no przede wszystkim witamina C i sole mineralne.